Dobrze. No, Andrzeja Tomczaka już Państwu przedstawiałem, więc nie będę się powtarzał. Jagoda Kram, Henryk Łukaszewski. Witamy serdecznie. Coś niebywałego. Roku. Dzisiaj jest poniedziałkowy wieczór, a my Ci chcemy na przekór podarować w piątkowy wieczór. Bardzo lubię piątki. Dziękuję Ci. Ja Cię wdziewam. Że jesteś. Polskich, czyli Kucy z przełomu XX-XXI wieku. 45 wersów wstępu do Kuru Roku. Ciszeńka. Miejsce bez adresu. W urodzie swojej wyjątkowe. Na żadnej mapie nie znajdziesz i w żadnym atlasie drogowym nigdzie najmniejszej wzmianki o niej. Jeśli zapragniesz do Ciszeńki, a wyobraźnią się posłużysz
i skoncentrujesz siłę woli, bez drogowskazów i bez mapy odnajdziesz do ciszenki drogę. Bo każdy może mieć ciszenkę. Kto bezpowrotnie się pożegna z blichtrem miasta i z przekonaniem, że wyścig szczurów to normalność i że nie może być inaczej. W ciszeńce strumyk ciszka płynie, który gdy okresowo wzbiera, nie mieści się już w swoich brzegach i wylewa. A gęsi, kaczki w siódmym niebie wpław przez ocean. Do ciszenki trafi bezbłędnie każdy ptak, wirtuos awiacji. VIP raczej nie. Prędzej poeta, filozof, humanista, których przeraża smog cywilizacji. Cywilizacji, która truje miazmatem niezbywalnej racji posiadania nad nic nie ma. Do ciszeńki migrują tacy, których pionierskość nie wystraszy. W ciszeńce wszystko się wydarzy. Co tylko zechcesz i zamarzysz, osiągniesz olimpijski spokój, dystans do świata i amoku politycznej degrengolady. Żaden polityk tu nie trafi, nie dotrze, aby zabiegać o poparcie. On, że tu żyjesz, nawet nie wie, bowiem ciszenka to jest azyl dla tych, co pragną żyć inaczej. Czy do ciszenki warto dążyć i wypatrywać drogi do niej? Odpowiem, warto. Szczerze stwierdzę, to wybór indywidualny, by mniej mieć, a osiągać więcej. Jednak mam. Mówiłem, rozdarty. Dorota Żyjewska. Witam serdecznie. Muszę parę słów powiedzieć, że bo ja tu przyszłam bez kwiatów, bez prezentu, ale moim prezentem jest piosenka, którą napisałam dla Romka jakieś 5 tygodni temu. I to jest właściwie taki protest song, bo ona mówi o tym, że naokoło brzmi pełno słów, tysiące, miliardy słów, ale słowa, jeżeli nie są poparte dobrymi uczynkami dla drugiego człowieka, to właściwie nie są dużo warte. A Romek jest człowiekiem czynu, wszyscy to wiemy. On się tak stara, tak szuka różnych funduszy, żeby ta scena mogła istnieć, że naprawdę dedykuje mu tę piosenkę, no, i chcę, żeby jak najlepiej mi wyszło. Wysłucham jej na stojąco. Dorota Żyjewska. Ale czy mogę jeszcze coś powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że Romka bardzo wysoko cenię za to, że on tu podejmuje przeróżnych ludzi, artystów. On kocha artystów i obojętnie, czy to jest ktoś, kto ma wielkie nazwisko, czy jest to ktoś, kto ma trochę mniejsze, to Romek z takim samym szacunkiem ich tu podejmuje, z najwyższą kulturą. I za to mu bardzo dziękuję. Wysłucham tej piosenki na stojąco? Nie, co ty, Romek, usiądź sobie. Boję się, że naprawdę usiądź sobie, nie boję się. Tylko patrz, co mi robi ten mikrofon. Bo on mi tak jedzie, wiesz? No. Proszę Państwa, wczoraj miałem taką sytuację, poczekaj, nie ruszaj. Wczoraj miałem taką sytuację, że poprosiłem organizatorów o statyw do mikrofonu. No po prostu ten mikrofon ci nie chodzi. On musi być w takiej mniej więcej
więcej odległości, bo inaczej... Poczekaj. Ale ja dokończę sytuację, dobrze? O, teraz... Nie, to ja ci zaproponuję coś takiego, co mi zaproponowała pewna osoba, organizatorka wczoraj, kiedy poprosiłem o statyw do mikrofonu, ona powiedziała, że nie ma. Nie, to już nie to. Ona powiedziała, że nie ma statywu, ja mówię, ale ja będę miał obie ręce zajęte w pewnych momentach. To ona powiedziała, nie jedzie, dobrze, ja jej potrzymam. I ta pani wówczas też powiedziała, to ja panu potrzymam, powiedziała, że jest za głowa. Trzymam. Ale nie może być znowu za daleko. Dobrze, to śpiewa. Widzicie państwo, jaką robotę mam? Tylko żebyś nie zczerpł. No nie, ale powiedziałem, że będę nastawiający słuchał. Co znaczą słowa na
Proszę Państwa, na sali siedzi bardzo wielu znakomitych ludzi, ale teraz w związku z tym, że spełniałem rolę mikrofoniarza, zwrócę się do Piotra Andrzejewskiego, z którym w 80-tych latach rozpoczynaliśmy przygodę jako bardzo młody człowiek. W takim spektaklu przygotowany przeze mnie dla Estrady Poznańskiej, Nasz dom przy ulicy Bajkowej. Ten młody człowiek, wysoki, bardzo utalentowany, był w roli dziadka Spadka. Przy okazji, najpierw jeszcze po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych grał z Chuckiem Norrisem, potem przyjechał do Polski, grał w filmie Killerów dwóch. Piotrze, przepraszam, że ja do ciebie się zwracam. Pokaż się Państwu, bo oni może chcą zobaczyć, czy to działa prawdę. Powiedz mi, jak się nazywa na planie filmowym ktoś, kto operuje mikrofonem? Mikrofoniarz, jak to się nazywa? Jak? Sandboom. Aha! No widzicie Państwo, więc w takiej roli też potrafię... A już jeszcze dobrze po polsku mówi, to się dobra. Bo Czartoris był niewysokiego wzrostu, grał w tej pozycji, żeby nie być wyższy od aktora głównej roli. Dziękuję Ci Piotrze, no widzisz, co znaczy fachowość. Proszę Państwa, nie czekamy już na Seweryna, mamy Piotra. No i co tam dalej masz w programie? No, mamy w tej chwili naprawdę coś strasznego. Ale czas upływa, zobacz. Tak, tak. Michał Grudziński. Witamy serdecznie. Tak? I to jest głośno mówiące? Tak. Tylko mi podłożyła wynik. Halo, Robert Rzeszewicz, witam pięknie. Andrzej Seweryn, Teatr Polski, Warszawa. Witam serdecznie. Dyrektorze, słyszywam, że nie tylko ja witam, ale cała sala brawa mi. Teraz proszę... Ja bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Ja najmocniej przepraszam Cię, że nie ma mnie z Państwem, ale było to ponad moje... Drogi Andrzeju, ja też Tobie bardzo serdecznie dziękuję, tylko powiedz mi, co Ty robisz we Wrocławiu, a nie w Warszawie? No to prasa poda to za parę dni, no. Aha. Dobrze. Andrzeju, słuchaj, czy Ty byś jeszcze w tym sezonie przyjechał, oczywiście za pół darmo, z ostatnią taśmą Krapa, która w moim pierwszym sezonie była drugą prezentacją, konkretnie w maju Tadeusz Świętej Pamięci Łomnicki zagrał ostatnią taśmę Krapa. I byłoby fantastycznie.
I byłoby fantastycznie, gdyby w maju, bo w 25 latach można było ciebie... Ja tam sprawdzałem kalendarz. Jakiś dzień majowy na pewno znajdziemy, Andrzeju. Publiczność cię prosi! Poczekaj, bo ja nie słyszałem, bo były brawa. Więc publiczność cię prosi, ja też. To co, możemy się wstępnie umówić za pół ceny? Okej. Wszystkiego dobrego i dziękuję ci za życzenia wspaniałe. Dobra, a ja swoim. Cześć. Kłaniam się, Andrzej, dziękuję. Do zobaczenia. To jest takie ustrojstwo, którego ja nie umiem wyłączyć. Do zobaczenia. No widzicie państwo, no. Przyrzekła, wprawdzie spóźnili się, ojej, 35 minut, co? Ale jednak, tak, no Michale, to wiele do powiedzenia. No, ja tylko przyszedłem, żeby wyjaśnić, żeby wytłumaczyć, że ja nie umiem grać w bridge'a. No, to jest prosta rzecz. Wiele ludzi nie umie i są szczęśliwi. Moja tragedia jest głębsza. Bo ja nie umiem grać w bridge'a, ale ja gram. Ja muszę grać. To jest wymaganie mojej żony. Ja się bridge'em brzydzę. To ja się życzę bridge'em, ale ja muszę. Bo żona chce grać i nigdy nie ma czwartego. To, że ja nie mam 15 i 20 na wykupienie weksla, to się nie liczy. Ważniejsze jest, że ona nie ma czwartego idioty do przerzucania się tymi kolorowymi obrazkami. No, ona sprowadza najdziwniejszych typów. Karmi ich ze sztufadą, z makaronem, sadza ich przy stole. Daję im moje ciężko pożyczone pieniądze. I jeszcze pozwala wymyślać w twarz najordynarniejszych słów. No, jednego sprowadziła, drybla z krosty na twarzy. Wicemistrz Brydzia z pensjonatu Wantula w Otwocku. No. Ja grałem z nim przeciw żonie i Zajtkinowi. Żona powiedziała bez atu, to ty dryblasz, powiedział kontra. No, to ja powiedziałam pas. No, to jak on wstał i krzyczał na całe gardło. Jeżeli jeszcze raz, bo on kontra, pan mnie nie pokaże koloru, to ja pana rżnę w pysk. No. To ja mu pokazałem kolor sili z białości ułożenia. Gdybym miał rewolwer albo nóż, to ja bym go spoliczkował. A Felicja jeszcze potem powiedziała w nocy, że on miał rację. Że gdybym ja tak zrobił w klubie myśliwskim, to by mnie wyrzucili. Mnie tu wyrzucili z klubu myśliwskiego, a kto by mnie tam wpuścił, tych małych? No, a potem mi jeszcze powiedziała, że w nocy w łóżku, że musi mnie sprowadzić profesora Brydża, bo to jest wstyd, żeby dorosły człowiek nie umiał policzyć 13 kart. Ja musiałam kupić kajet, ja musiałam kupić ołówki. Ja musiałam, dobrze jeszcze, że nie kazał mnie chodzić z tornistrem. No i teraz ja nie mam życia. To wszystko.
Ja przez ten precz mam zmarnowaną starość. Jak ja mu się tak położę o 4 w nocy w parciu, to mnie się śnieje, że ja licytuję ślemika. Że ja mam impas z 9. Ja się męczę, bo ja nie mam dojścia do stołu. A cała rodzina mojej żony stoi nade mną w charakterze kibiców i chichacze ze szatańskim śmiechem. No haha, no. W końcu zasypiam. Cichym, łagodnym snem i mnie się śni, że ja jestem single król i że ja leżę bez jednej. I z tego razu, z tego snu ja się potem budzę do czarnej rzeczywistości i ja leżę z jedną. Ja jestem blotka przy królowej Atku, która mnie bije na 3 ręku. Wczoraj dzwoni do mnie jakiś pan. Inżynier Malanowski mówi. A ja wiem, kto to jest. Ja nie wiem, ja nie pamiętam. On mówi, myśmy grali kiedyś w brydża. A mało z kim ja nie gram brydża. Nie pamiętam. Ja panu przypomnę, myśmy grali 4 trefle, pan wyszedł pod mocny stół i partner pana powiedział, że pan jest ciemnoświnia. To byłem ja, Malanowski. Chodzi mi o małe zero na wekslu. To ja mu powiedziałem, tu nie jest zerowisko, tu nie ma świń. Naplułem mu w dupkę i rzuciłem telefon. Ja przez ten pryć mam zmarnowaną starość. Kiedyś też nie było, było sielankowo. Żona miała okres krzyżówek. Ona potrafiła dzwonić do mnie do biura i mówi, Ludzie, jaka jest częściowa na 4 litery i kończy się na A. No, to mnie krew uderzyła do głowy. Ja musiałam się personelu mówić, takie świństwo. No haha. A potem się okazało, że ta częściowa to była ręka. Ja nigdy nie przepadałem za moją żoną. Między nami można powiedzieć, była za duża różnica płci. Zresztą teraz w ogóle nie ma mowy o płci, jest tylko mowa. No i płacz. Jak ona przegra do mnie, ja muszę jej zapłacić. Jak ona przegra do obcego, ja płacę za nią. Jak ona wygra u mnie, ty się płacz. No tu haha, no to jak ja mogę wygrać? Ona nawet w stosunkach erotycznych wprowadziła licytację do ciągu. Ona na przykład w nocy w łóżku mówi kier. No, to znaczy, że ona ma ciągotę. To ja na to muszę odpowiedzieć, albo 2 kier. No, to znaczy, że się zgadzam, nie? No i że podnoszę jej kolor. No, albo mówię pas. Impas. Niemożność. No haha. Kiedyś byłem taki zły, że nawet mogłem. Ale umyślnie powiedział pas. Ona spojrzała pod kołdrę
dalej mówisz, taką kartą mówi się pas. Nie mam z takimi, co zaglądają kartę. Ja bym czasem poszedł do kina. Ja bym czasem poszedł do dancingu. No ale ja nie mogę. Bo ja jestem, można powiedzieć, no, współczesny więzień Babilonu. No. No haha. Ja nie chcę, ja nie mogę, ja nie umiem. Ale ja muszę z babą grać. Ty bryć! Może tyle mnie dam za moją żonę? Nic? Kupiłeś. Dziękuję, że Państwo mnie wysłuchali. Dziękuję. I o Romeo, Agnieszka Różańska. Coś dla mnie. Witajcie serdecznie, Agnieszka Różańska. Agnieszka Skowroński, witam. Aga Różańska.
odpowiedź jest cisza, a na czole moment troska o przyszłość. Co to będzie za miesiąc jak wiek, kiedy drogi zawieje ci śnieg? Coraz gorsza, Romeo, pogoda i ja jestem codziennie mniej młoda. Do klasztoru ci zbiegnę lub innemu ulegnę, by w uśpioną uliczkę lewą krzyczeć: nie ma ciebie, Romeo, na dole, o, gotując się. Nie wieś cich pokoleń, otwieramy wciąż okna. W każdym oknie samotna patrzy w pole, gdzie wskazówek dać wam, kim jestem tutaj siedzący pan. Przyprószone ma czoło zajście, 75 wiosen na liście. Nie używa Facebooka, w klawiaturę nie stuka, a przyjaciół ma tutaj, to sztuka. Romualdzie! będę pisać, wypisywał 200 kopek. Na dzisiejszy spektakl 190 wypisałem. W ramach nieorganizowania, nie robienia niczego. Fajnie, fajnie. No to co, to ręce wobec tego, co? Ręce. Jan Zieliński. Jan Zieliński. Witaj, Janie. Witam Państwa. Proszę Państwa, gwoli przypomnienia. Cały czas jesteśmy w okresie czego? Karnawału. Oczywiście w związku z powyższym, no trochę weselej, sympatycznej, dancingowo, można powiedzieć, nawet brzydko mówiąc, przyda się również. Bardzo proszę, moje własne kompozycja, mój tekst, moja aranżacja. Utwór nazywa się Ręce, Ręce. Nie wiem, o czym ma być tekst. Nie chcę pisać wcale. Pójdź w tej głowie, szumi krew, bez strachu.
Thank you.
Proszę Państwa. Jacek Skowroński, Jan Zieliński, Halina Cymerna, Antonina Kostura, w drugim rzędzie Jarosław Jakubowski. Jagoda, Bram, proszę bardzo, Natalia Waszewska, Kaśniewicz, Dorota Zmieniewska, Henryk Łukaszewski, Krajkowi jeszcze piatry, jeśli to do was poprosi. Michał Łuczyński, Adam Adarski, Anna Zalewska, Andrzej Korza, Krzysztof, i oczywiście, bo nie jest za pomoc, i oczywiście Ada Różańska. Ale okej, zostańcie jeszcze na sali, bo ja chcę w imieniu publiczności i naszym podziękować moim poprawczyniom. A więc bardzo proszę, pani Krystyna Gwoździcka. Tak zwany dobry duch. Możemy puścić pierwszą muzykę sądową. Bardzo proszę. 100 lat nie żyje, żyje nam. 6 do Eli Podolskiej, Ela Podolska. Bardzo proszę. Proszę się później pokłaga. Maria Kajna, jeśli nie jest na sali. Ela Podolska. Sprawdźcie. Pani Maria pojechała do domu, bo ma się szczepoczyć. Sprawca, wiceprezes zarządu fundacji dr Mańkowski. Jeszcze jedną dużo dajcie mi, błagam. Dla skarbnika fundacji Bartka Ostrowskiego. Dziękuję. Bartku. Jesteś serdeczny, bo zapłacić, bo tutaj coś zapadnie? No dobra. Kasa jest kasa. Trochę za dużo kwiatów byśmy albo za mało. To się nie zniszczy. Słuchajcie, dajcie mi tego Grzeszewicza, naprawdę mi się podoba. Ale jest, jak jestem różny. Aha, przy okazji dziękuję również. Jest dyrektor Poznańskiego Prestiżu? Jest. Witam pana serdecznie, dziękuję. To był wywiad niesponsorowany różnym z mojej strony, tak? Przez Małgosię Rybczyńską. Pozdrawiam. Proszę państwa, dzisiaj możecie państwo, tam niewiele egzemplarzy zostało. Poznański Prestiż to jest numer 1. Na okładce jest nasza wspaniała koleżanka Hanka Balaszak, a gdzieś tam na końcu jest wywiad ze mną. Tak? O, pan dyrektor też chciał tam. Ja bardzo gratuluję takiego jubileuszu. Oczywiście jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że to może zbieg okoliczności, ale rzeczywiście pierwszy numer magazynu Nowoczesnego Poznaniaka, Poznańskiego Prestiżu i z tak znamienitą osobą wywiad. Proszę państwa, gratuluję jeszcze raz i życzę wielu, wielu lat dla Poznania. Dziękuję. Dziękuję. A ja państwu życzę kilku tysięcy numerów. Wy jesteście miesięcznikiem, rozumiem, tak? No to nie doczekam pewnie tej. Ale życzę wam fantastycznej ekipy, fantastycznej pracy, fantastycznych tematów. I pamiętajcie, że od czasu do czasu w Poznaniu jest trochę ludzi związanych z tym miastem rodowitych, którzy wprawdzie wyjechali z Poznania za chlebem, ale od czasu do czasu są. Chciałbym bardzo serdecznie również podziękować, przepraszam, że być może nie wszystkich wymienię, ale to trochę wzruszenie. Panie dyrektorze, zwracam się do pana Sławomira Pietrasa. Dziękuję za zaszczyt, jaki mnie spotkał z panem Sławem. Dziękuję panu prezesowi Autostrada Wielkopolska, panu Robertowi Nowakowi i jego żonie. Dziękuję. Dziękuję właścicielom restauracji Scena Smaków. Dziękuję panu Hieronimowi Waryniakowi, który dla państwa przygotował kosz z wędlinami. Co to będą? Kabanosy, tak? Nie, coś innego będzie. Dobrze, nieważne. Dziękuję państwu Elżbiecie i Tomaszowi Pulcom. Dziękuję panu prezesowi Kałkowi z małżonką. Dziękuję wszystkim państwu. I teraz po kolei. Najwierniejszą grupą, która przychodzi do nas, do teatru, jest Oleńka i Janko Odzieńczakowie. Dziękuję za waszą przyjaźń. Podobnie zresztą z Gorzyckimi i przyjaciółmi. Z tamtego zajmu, który się chcecie wypaść do
ważna osoba, bliscy, pozdrawiam. Bardzo serdecznie pozdrawiam wojewodę poznańskiego, pana Andrzeja Nowakowskiego z małżonką, z którego rok otrzymałem Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Witam i dziękuję za obecność panu wicemarszałkowi Wojciechowi Jankowiakowi i małżonce, ostatnio często nasi goście. Dziękuję naturalnie serdecznie wszystkim członkom, fundatorom, założycielom Fundacji Sceny Namiętnej, członkom zarządu, rad, komisji i programowych i finansowych. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność najukochańszego mojego marszałka Stefana Mikołajczaka, który wraz z małżonką... Jest pani Maria? Nie ma pani Marii. Ale na pana Stefana zawsze, kiedy zdrów jest, a życzymy mu zdrowia bardzo wiele, kiedy zdrów jest, możemy liczyć na jego obecność. Proszę państwa, ja niestety w ogóle źle widzę, a pod światło to jeszcze gorzej, nie chcąc nikogo imiennie opuścić, chcę powiedzieć również, że jest moja rodzina, którą serdecznie pozdrawiam. Panie i panowie, by nikogo nie urazić. Aha, jeszcze pana dyrektora takiej fajnej firmy, niestety byłego dyrektora, który się nazywa firma Bols. Wojtka z małżonką bardzo serdecznie pozdrawiam również pana Jarka, który dzisiaj czy wczoraj dokonał kolejnej wpłaty na nasze konto. Ziarko do ziarnka, podobnie jak Wojtek. Proszę państwa, w programach jest numer konta. Tam możecie się państwo zalogować. Wpłata jest każda ważna. Złotówka do złotówki. Jest Tomek Szymański. Dziękuję ci, Tomku, za naszą współpracę. Mam nadzieję, że w przyszłości się uda jeszcze więcej. Kogo ja pominąłem, nie wiem. Kochani, każdego z osobna, każdą z pań, każdego osobna w serce całuję i bardzo, bardzo wam dziękuję, że zechcieliście przybyć, że dożyłem tego, ale to tylko dzięki wam, bo pomyślałem sobie, że jak dam planę, to się ode mnie odwrócić. Ale dziękuję wam, że się nie odwrócili. Kłaniam się pięknie artystom. Staraliśmy się dzisiaj troszeczkę odwrócić rolę i zaprosić pana Romualda do teatru. Sami widzicie, jak to nam się pięknie udało. Dzięki tym życzliwym osobom, które są na scenie. Chcieliśmy w imieniu fundacji, zarządu fundacji, naszemu mistrzowi podziękować za swoje dzieło Fundacji Sceny na Piętrze Tespis. Tą statuetkę chcieliśmy przekazać w imieniu fundacji, w imieniu osób, które tworzą ten teatr i w imieniu widzów. Tobie, mistrzu, nisko się dzisiaj wszyscy kłaniamy i dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze dodać, że autorem tego dzieła jest przyjaciel Sceny na Piętrze, pan Roman Kosmala. O, dziękujemy. Dziękujemy. Proszę państwa, ja zadam skarbnikowi fundacji tylko jedno pytanie. Czy to z pieniędzy fundacji jest? Dobra, opowiemy sobie później. Bardzo proszę, pan wiceprezes zarządu Fundacji Sceny na Piętrze, dr Andrzej Mańkowski. Ty jeszcze chcesz coś powiedzieć? Bardzo proszę. Myślę, że wszystko zostało już powiedziane. Życzymy ci zdrowia. Ale ja jestem próżny, ja chętnie słucham. Żartowałem. Jeszcze raz, Romeczku. Przedłużamy. Wszystkiego najlepszego. Wypoczywaj trochę od nas, a my od ciebie. Nie odpoczniesz ode mnie, za dwa tygodnie siedzę u ciebie na fotelu dentystycznym. Proszę państwa, rzeczywiście ma prezes rację, pani jeszcze świata? Ach nie, to moja wnuczka. Widzicie, tak widzę, nie widzę. No tak, jak się człowiek ma nie wzruszyć? Jeszcze ktoś. Zosia Szreten-Czerniejewicz z Holandii przyjechała. Scena, Sichting polska scena. Dziękuję.
O, widzicie Państwo, to dla prestiżu, na przykład taka informacja. Poznanianka, która wyjechała za chlebem i za mężem do Holandii i robi fantastyczną robotę. Polską scenę w Holandii. Genialna zupełnie sytuacja. Polecam, mam adres, mam telefon, mam fax. Kochani, moja córka zrobiła to tak na szybciku. To są nasze 25 lat razem w roku, ponieważ dzięki Tobie, to jest pierwszy artykuł z głosu, w styczniu, 25 lat temu, dokładnie w styczniu, 25 lat temu, tutaj byłam na Twoim spektaklu i tak się zaczęła moja przygoda z teatrem w Holandii. Dziękuję. Takie kobiety wspaniałe, nie wiedziałem o tym, bardzo dziękuję, czuję się wzruszony, zresztą otrzymałem od tego towarzystwa, które się nazywa Holandia, tak? Holandia. Otrzymałem maskę wiklinową z dyplomem, wisi u mnie, jak ktoś chce przyjść, to proszę bardzo, ale póki co wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam, wiem, że już jest późna pora, ale wykonawcy do Was za chwilę tam dotrą. Tam w galerii zapraszam Państwa na lampkę wina, na rozmowy, na konsumpcję, na wszystko, co tam zostało przygotowane, co organizatorzy przygotowali, przecież nie ja. I co mam powiedzieć? No dziękuję Wam. Naprawdę. Przez wiele miesięcy pewna grupa wyznawców pewnej religii wołała Jarosław. Obyście się nie pomylili z moim imieniem. No ja już nie mam czwartej ręki, przytrzymaj to mi język. Nie, tutaj, bo mi wysuwa się ta... O tak, dobrze. Tak, dziękuję. Dziękuję Staszku. Dziękuję Staszku. Drogi jubilacie, przyjacielu, nasz najlepszy na całości kultury. Zacny, najzacniejszy z najzacniejszych, drogi panie Romualdzie. Od nas wszystkich serca płynące, gorące słowa. Podziękowania, wielkiej wdzięczności, uznania, serdecznym słowem, najlepszych życzeń i naprawdę wielkiej, wielkiej satysfakcji. Wielu sił i nie rozstawania się nigdy z nami. Stefanie, przyjacielu, dziękuję. Oczywiście, proszę Państwa, dla nikogo nie jest tajemnicą, iż życzenia pana marszałka mogę skwitować tylko jedno. Stefanie, zdrowia, zdrowia, zdrowia. Bądź z nami, proszę, ty nas. Zawsze. Zaproponować wiwa, wszyscy chyba poprawili. Wiwa, niech żyje!
Tak.